Podcast Twoje Pierwsze Mieszkanie, odcinek trzeci. Pięć najczęstszych błędów przy projekcie kuchni, część druga. Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście, by pomóc Ci samodzielnie, mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. W drugiej części pięć najczęstszych błędów przy projekcie kuchni skupimy się na błędach związanych z ergonomią pracy, błędach technicznych i jednym typowym dla świeżych projektantów. Więc czego nie lubić, dobrze w kuchni się urządzić, posłuchajcie naszej listy 5 najczęstszych błędów przy projekcie kuchni. Błąd pierwszy zlew i płyta grzewcza obok siebie. Zaczynamy od jednego z najbardziej popularnych oraz coś spornych błędów. A ten błąd wynika głównie z tego, że jeżeli umieścimy płytę grzewczą i zlew obok siebie, to nie będziemy mieli blatu roboczego. Tak naprawdę blat roboczy to tylko ta przestrzeń pomiędzy zlewem a płytą. Pozostałe blaty są blatami pomocniczymi, ale główna praca w naszej kuchni dzieje się pomiędzy zlewem a płytą. Skoro już wyjaśniliśmy sobie, czym jest blat roboczy, to zważmy teraz dwie opcje, tego blatu nie mamy. Opcji A mamy kawałek blatu, następnie zlew i płytę. Więc aby przygotować posiłek, zaczynamy od zlewu, tam myjemy produkty. Następnie robimy krok na bok do blatu, gdzie je przygotowujemy. No i znowu dwa kroki do płyty, aby ugotować posiłek. W opcji B mamy kawałek blatu, następnie płytę i zlew. Czyli najpierw udajemy się do zlewu, mając blat i płytę, przynosimy produkty z powrotem nad płytą do blatu, aby je pociąć, i dopiero wtedy możemy zacząć gotowanie. Czy jak widzisz, jest nadgorsza opcja, ponieważ musimy tu więcej kroków zrobić niż w opcji A, gdzie mamy zlew i płytę. Ale wygląda wersja idealna? Składniki myjemy, następnie mamy kawałek blatu, gdzie je przygotowujemy i zaraz obok płyta gdzie gotujemy. To jest najbardziej naturalne i wygodne rozwiązanie. I oczywiście możemy powiedzieć, że tak nam jest wygodnie, że mamy zlew obok płyty, bo tak mieliśmy zawsze, bo to takie wszystko jest blisko, że tak sobie przełożymy z tego zlewu na tą płytę, ten garnek i tak naprawdę skaczemy z jednego blatu na drugi, niczym calineczka z kwiateczka na kwiatek. I tutaj oczywiście nie chodzi, żeby mieć 3 metry blatu pomiędzy zlewem a płytą. Chodzi o optymalną odległość, w którym mieści się tak naprawdę deska i jakaś jedna miska. Pozostałe blaty jasne, możesz mieć bardzo długie, mieć na nich tą swoją wylęgarnię piorogów i stanowisko wydawania sałatek i to jest potrzebne w kuchni, ale najważniejszy blat, z którego będziesz najczęściej korzystać, jest tak naprawdę pomiędzy zlewem a płytą. I tak jak już ja wspomniała, ten blat nie musi być duży. Polska norma sugeruje, aby miał szerokość około 90 cm, natomiast z doświadczenia wiemy, że już 45 cm wystarczy do całkiem wygodnego przygotowania produktów. Dlatego projektując swoją kuchnię, zwróćmy uwagę, aby między zlewem a płytą zostawić blat roboczy. Błąd drugi: gniazdka elektryczne za urządzeniami. O, i to jest mój ulubiony błąd, który jest bardzo często powielany zarówno u niedoświadczonych projektantów, jak i nawet deweloperów. Wy tak naprawdę nie musicie o tym wiedzieć. Natomiast dzięki temu podcastowi macie szansę uniknąć tego błędu. W praktyce najczęściej to wygląda w ten sposób, że gniazdko jest nad umieszczone za zmywarką. I to jest kategorycznie błąd, ponieważ nie ma możliwości podłączenia tego urządzenia, jeżeli za nim znajduje się gniazdko. Chodzi o to, że zmywarka jest dosunięta maksymalnie do ściany i głęboko nie pozwala nam na to, żeby podłączyć tą wtyczkę do gniazda. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to zmywarka wolnostojąca, czy taka do zabudowy. Oczywiście ten błąd nie tyczy się tylko zmywarki, ale też pozostałych urządzeń. Natomiast przy zmywarce jest to takie najbardziej problematyczne, ponieważ rzeczywiście uniemożliwia nam połączenie tego urządzenia. Natomiast w części innych urządzeń da się to jeszcze obejść. Na zasada jest jedna. Wszystkie gniazdka umieszczajmy obok tych urządzeń. Błąd trzeci. Niewłaściwa wysokość blatu w kuchni. Wiele osób często zastanawia się, jaka powinna być właściwa wysokość blatu kuchennego dostosowana do ich wzrostu. Moi drodzy, to zostało już dawno temu zbadane i sprawdzone, i właściwa wysokość blatu kuchennego w kuchni dla każdego wzrostu wynosi od 10 do 15 cm poniżej ręki zgiętej w łokciu. Czyli stajemy przy blacie, zginamy rękę w łokciu i mierzymy odległość od łokcia do blatu. Jeżeli jest między 10 a 15 cm, to mamy dobrze dopasowany blat roboczy. No i tutaj zawsze powstaje wiele kontrowersji, bo ja lubię mieć trochę wyżej, ja lubię mieć trochę niżej, bo ja coś tam mam z kręgosłupem, bo coś, bo mi jest tak wygodnie. I słuchajcie, nie, nie jest Wam tak wygodnie, po prostu się do tego przyzwyczailiście, trochę się garbicie i jakoś to tak po prostu wychodzi. Natomiast do dobrych rzeczy szybko się przyzwyczajamy, więc jeśli dopasujemy tą wysokość blatu roboczego... Po bożemu, to od razu zobaczymy różnicę zarówno w pracy, jak i w wygodzie. Będziemy częściej korzystać z kuchni, bo po prostu nie będzie ona nam stwarzać żadnych przeciwwskazań do prawidłowej i wygodnej pracy. A jeśli to Was nie przekonało, to dodam, że ten pomiar głównie wynika z tego, co robimy w kuchni, jak pracujemy. A najczęściej przy przygotowaniu produktów kroimy je. I aby zapewnić właściwy ruch ręki w łokciu, no musimy mieć tą przestrzeń. Gdy była będzie za wysoko, to nasza ręka nie ma miejsca na pracę. Natomiast gdy jest za nisko, to po prostu musimy się pochylać. Więc jak widzicie, no ten wysokość nie wzięła się znikąd, ona została sprawdzona i tak naprawdę będzie Wam wygodniej. Tak jak powiedział Filip, naprawdę nie jest wygodne siekanie pod nosem albo garbienie się nad blatem. I już kończąc omawianie tego błędu, zwróćcie uwagę, kiedy będziecie w sklepie z meblami, studium mebli kuchennych, jeżeli będziecie się przymierzali do blatów, no to jesteście w butach i to zawsze jest kilka centymetrów w górę. Dlatego może się okazać, że w sklepie no, ten blat o wysokości 11 cm był dla Was wygodny, no ale w domu już bez butów, to może być zupełnie inaczej. Błąd czwarty. Niestandardowe wymiary szafek. I teraz się pewnie zdziwi się trochę, jak to niestandardowe wymiary szafek mogą być błędne, skoro kuchnię robimy pod wymiar, więc robimy dokładnie z takich wymiarów, jakich sobie życzymy. Otóż nie. Jeżeli dostaniemy projekt od architekta, gdzie szerokość szafek to będzie długość ściany podzielona przez ich ilość, czyli każda szafka będzie miała wymiar, niech będzie 57 cm i 34 mm, no to to jest totalny błąd i ta osoba nie wie, co robi. Chodzi o to, że niestandardowe wymiary szafek nie sprawiają, że Wasza kuchnia będzie bardziej funkcjonalna. Ale zazwyczaj robione są z punktu widzenia pewnej estetyki, żebyśmy mieli równe fronty. Natomiast to nie do końca tak jest. Szczególnie ciekawy jest ten aspekt symetrii, o którym wspomniała Róża. Natomiast zwróćcie uwagę, że urządzenia AGD są standardowe. Jeżeli mamy standardową lodówkę 60, piekarnik 60, zmywarkę 60, no to to jakby już to już nam narzuca pewien rytm wymiarów. Jeżeli dążymy do symetrii, do równych szafek, no to powinniśmy powtarzać te wymiary. I tak naprawdę, robiąc tą szafkę 62,5 albo 63,4, to to jest totalnie bez sensu. raz, że większość studii mebli kuchennych nie będzie w stanie tego wykonać, albo skasuje was za to bardzo dużo. A z drugiej strony, nie zmieścimy do tej szafki więcej garnków niż do standardowej 60. Oczywiście są tacy magicy, co robią front do zmywarki o szerokości 60 cm lub 2 cm. I potem jakieś szczeliny, dają jakieś maskownice. No ale jak bicie, to powoduje więcej problemów niż jakichkolwiek korzyści. To jest takie marnowanie funkcjonalnej przestrzeni w kuchni. Więc pamiętajmy o tym, że te moduły, te wymiary są naprawdę przemyślane. W tym punkcie mówiliśmy o różnych rzeczach, tego tak jeszcze, żeby to posegregować. Po kolejnych punktach. Niestandardowe wymiary szafek powodują brak symetrii, ponieważ AGD ma swoje standardowe wymiary. Często, jeżeli bierzemy niestandardowe wymiary, płacimy więcej w studiach mobil kuchannych. Do tego, tak jak już wspominała, do takiej szafki niestandardowej nie zmieścimy organizerów, nie zmieścimy kark, nie zmieścimy systemów, które są standardowe. I oczywiście na rynku znajdziecie informacje, że organizery podwymiar, natomiast to jest fikcja. Tak naprawdę one mają tylko takie i koło już maskownicy, które jest docinane, natomiast nie powiększają waszej przestrzeni funkcjonalnej w tej szafce. Dlatego nie nieważne standardami, one też są po coś stworzone. Błąd piąty, źle dobrane światło do pracy. I tutaj spotykamy się z częstym pragnieniem posiadania bardzo jasnego światła, takiego białego, bo mamy nowoczesną kuchnię i chcemy takie super białe światło. Czy na pewno? Kolor światła i sposób w jaki postrzegamy inne kolory, jest od Ciebie całkowicie uzależniony. I owszem, to białe światło może być bardzo sexy i nowoczesne, a jednak gotowanie w tym świetle jest okropne. Nie bez powodu w sklepach rybnych właśnie dominuje białe światło, a mięsne czerwone. Tak naprawdę do niewielu stylów wnętrz pasuje białe światło. Więc jeśli nie chcecie, żeby wasz schabowy wyglądał jak trup, to wybierzcie neutralną lub ciepłą barwę światła do gotowania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. A by podzielić światło w kuchni na to dekoracyjne, np. białe, zimne, i to robocze do gotowania, neutralne lub ciepłe. Tak jak powiedział Filip, nie zapominajmy, że w kuchni oprócz podświetlenia blatu jest również główne światło na suficie. I to daje nam możliwości manipulowania różną barwą światła. Dlatego projektując swoją kuchnię marzeń, pamiętajmy nie tylko o ilości punktów świetnych, aby tego światła było wystarczająco dużo, ale o barwie, która potrafi bardzo wiele zmienić. To była nasza lista pięciu technicznych i funkcjonalnych błędów, które możemy popełnić w kuchni. Natomiast błąd nie zawsze jest błędem. Projektowanie wnętrz nie jest do końca zero jedynkowe. Jak wspomnieliśmy na początku, zlew i płyta nie powinny być obok siebie. Natomiast zdarza się, szczególnie w małych wnętrzach, że takie rozwiązanie jest najlepsze, aby stać jakikolwiek sensowny blat roboczy. Gniazdo ze zmywarką zawsze jest błędem. I tu tak naprawdę nie mam wyjątku. Jeśli umieścimy je za zmywarką, stworzy nam to szereg problemów przy montażu. Jeśli chodzi o wysokość blatów, zdarza się tak, że nie zawsze musimy dostosowywać się do tych nor. Czasami mamy okno, którego wysokość narzuca nam wysokość blatu roboczego, i to jest ok. Po prostu godzimy się na pewien kompromis w imię dobrej, funkcjonalnej bryły kuchni. W przypadku niestandardowych wymiarów szafek, no to z doświadczenia wiem, że czasami taka szafka o nietypowej szerokości potrafi uratować projekt. To są oczywiście bardzo jednostkowe sytuacje, ale tak zdarzają się i to też nie jest błąd. Odbiór światła jest bardzo subiektywny, więc jeśli lubicie trochę bardziej białe światło, to jest jak najbardziej okej. Okay. Dlatego zawsze projektujmy mając na uwadze zasady, a nie wszystko dokładnie według nich. Bo projektowanie według nich się przesadą poprawnością, to też jest błąd, o czym mówiliśmy w części pierwszej takiego poradnika. Jak zawsze, jeśli macie jakieś pytania dotyczące projektowania kuchni i nie tylko, to w każdym środku naszym Facebooku możecie nas o to zapytać, a my chętnie odpowiemy. Odpowiedzcie też na nasze pytania dotyczące nadchodzących wpisów. Dzięki temu wspólnie tworzymy Twoje pierwsze mieszkanie. Dzięki za dzisiaj. Mój dla Was Filip. I róża. Do usłyszenia.